Witajcie na kanale, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku Market Update, czyli newsy, o których musicie wiedzieć i newsy, które mogą spowodować niemały miszmasz na rynku. Zaczniemy sobie, moi drodzy, od zastrzyku pieniędzy do sektora bankowego, czyli coś, co po części lubimy, po części nie lubimy. We wtorek Bitcoin, słuchajcie, przebił 42 tysiące dolarów, co ostatni raz było widziane w kwietniu 2022 roku, czyli półtora roku temu widzieliśmy ostatni major high. I co jest tutaj ciekawe, to to, że tak naprawdę mamy już ósmy tydzień wzrostów na Bitcoinie, co jest no niemałym osiągnięciem, ponieważ każda tygodniowa świeca w tym momencie jest zielona. A co najśmieszniejsze, tak naprawdę od tych 8 tygodni nie mieliśmy ani jednej korekty na Bitcoinie, czyli cała niedźwiedzia flaga została przebita górą. Bitcoin się nie zatrzymuje, cały czas pnie do góry. Można zauważyć nawet to, że idzie do góry bez wolumenu. Czyli jest pchany po prostu przez retail ulicę, czyli nas. I teraz pytanie, jakie się nasuwa, to czy przebicie tej granicy 40 tysięcy na Bitcoinie jest faktycznie jakimś elementem psychologicznym i co tam się wydarzyło w ostatnim czasie. Jedną z takich informacji może być to, że banki centralne dodały do swojego obiegu około 350 miliardów dolarów, także jest to ogromna, ogromna kwota, która oczywiście stworzyła płynność, ale również nie obyło się bez wzrostów na indeksach na giełdzie tradycyjnej, takich jak Nasdaq czy SP500. SP500 to już w ogóle praktycznie dąży do nowego szczytu, także warto, żebyście sobie też to przeobserwowali, no bo ta koligacja pomiędzy rynkiem tradycyjnym a kryptowalutowym, no jakaś tam jeszcze istnieje. A co najważniejsze, dowiedzieliśmy się w temacie reverse repo o największym spadku od stycznia. Jest to narzędzie, które jest używane przez banki centralne i przez to po prostu może manipulować, powiedzmy, wzrostem lub spadkiem stóp procentowych, moi drodzy, aby zapewnić niejako taką stabilność rezerw finansowych państwowych, które są oczywiście nadmiarowe, no bo jakżeby inaczej w Stanach muszą mówić cały czas, że mają nadmiar pieniędzy, chociaż wiemy, jaka sytuacja tak naprawdę na tym rynku jest i czym właśnie są spowodowane te manipulacje i mocne zmiany stóp procentowych. Jeżeli oczywiście takowe się pojawiają, bo ostatnio cały Forex kalendarz tak naprawdę mimo swoich wydarzeń, no jednak rynek nie reagował na to jakoś znacząco w momencie określania danych newsów właśnie z tego Forex kalendarza. Moi drodzy, pamiętajcie oczywiście, że jeżeli chcecie wspierać kanał, macie możliwość rejestracji na giełdzie Bybit, to jest giełda, której ja osobiście używam do tradingu, linki macie w opisie, ale nie tylko wspieracie kanał i pomagacie działalności Discorda, YouTube'a, prawda, żeby to wszystko wyglądało tak, jak wygląda, ale również na start otrzymacie kilkadziesiąt dolarów na to, żeby zacząć swoją przygodę na derywatywach, na futures, ale również będziecie dostawać do 120 dolarów airdropa co miesiąc od giełdy Bybit za to, że po prostu na niej handlujecie w zależności od tego, jaki wolumen po dźwigni wykręcicie. Także wpadajcie na Discorda w sekcję giveaway, tam macie wszystko opisane. I teraz, moi drodzy, bardzo ciekawa informacja, ponieważ Binance delistuje coiny, które mogły ewentualnie prać brudne pieniądze. I teraz pytanie, i kto to mówi, prawda? Ponieważ Binance, który został oskarżony o elementy prania brudnych pieniędzy, w tym momencie delistuje takie coiny, gdzie wcześniej nie miało to miejsca i Binance CZ w ogóle się tym nie przejmował. Jednakże uważam, że w tym momencie jest to tak naprawdę, słuchajcie, jeden z warunków ugody, która została przedstawiona Binance'owi przez rząd Stanów Zjednoczonych, także prawdopodobnie delistuje je nie dlatego, że chce i dlatego, że jest aż tak sprawiedliwą giełdą, tylko dlatego, że jest to po prostu część ugody, którą właśnie zawarł i warunkiem tego, żeby rząd Stanów Zjednoczonych nie czepiał się więcej Binance US. Między innymi takimi tokenami, żebyście wiedzieli, jest na przykład Tornado Cash, czyli token Torn. Przez bardzo długi okres czasu były bardzo dużym problemem dla FBI, które działało w Stanach w tematyce prania brudnych pieniędzy i było tam mega, mega dużo podejrzeń na tej sieci o właśnie taką działalność. I tutaj, co musicie bardzo ważnego wiedzieć, to że do końca roku będziemy mieli prawdopodobne wycofanie stablecoina BUSD z giełdy Binance i z obiegu. Elementem, który powoduje te pewne zmiany, jest to, że możliwe, że narracja w Stanach Zjednoczonych odnośnie rynku kryptowalut, ich bezpieczeństwa lokalnie, czyli chwilowo, będzie się zmieniała pod jakieś plany Department of Justice, a może wielorybów, którzy mają jakieś plany zrobić pewny miszmasz na tym rynku, który jak widzicie w tym momencie no jest totalnie nie do zatrzymania. I teraz jak wycofają BUSD, no to giełda namawia, w cudzysłowie, Odra oczywiście nie namawia, ale zachęca do używania nowego stablecoina FDUSD. Oraz oczywiście, żeby zacząć go używać, co jest jakby oczywistą oczywistością, proponuje zmniejszone
prowizję na tych parach walutowych, czyli na przykład BNB Sol Link do FDUSD. Czy to jest fajne? To po prostu zrobili akcję marketingową, żeby napompować money flow, wpuścić po prostu do FDUSD, żeby ten stablecoin był bardziej stablecoinem, więc no raczej osobiście uważałbym i korzystał z assetów, które są bardziej bezpieczne. Tutaj mówię oczywiście o USDC i USDT. Moi drodzy, Galaxy, jeden z bardziej takich popularnych magazynów biznesowych, który mam nadzieję wszyscy znacie, czyli Forbes, wchodzi w blockchain. Forbes otworzył nowe konto na Twitterze, które nazywa się Forbes Web 3 i tam dał informację, że nawiązał współpracę właśnie z Galaxy. No i czego by się tu spodziewać? Tego, że po przekazaniu tej informacji Forbes będzie chciał budować swoją nową społeczność właśnie w oparciu o projekt Galaxy i od 4 grudnia zrobili taką akcję, żeby przyłączyć się po prostu do tego całego Forbes Web 3, zbierać tam swoją społeczność, także zobaczymy, jak to Forbesowi wyjdzie. No tutaj widzimy coraz większą tą adopcję, która nie jest jakoś znacząca, ale faktycznie widzimy, że coraz więcej firm, coraz więcej projektów zaczyna korzystać właśnie z takich rozwiązań opartych o blockchain. Ale co za tym idzie? Oczywiście większa kontrola, ponieważ użytkownicy, którzy będą korzystali bardziej, powiedzmy, z tych rzeczy opartych na blockchainie, wiadomo, że będą bardziej kontrolowani. A czym człowieka jak najprościej, może nie zmusić, ale zachęcić do korzystania pewnych rzeczy? No tym, że będą otrzymywali tacy użytkownicy różne nagrody, będą różne losowania. Prawdopodobnie im więcej osób będzie korzystać stało z danego rozwiązania, tym więcej jakichś tam nagród, jakichś tam systemów lojalnościowych będzie po prostu na te potrzeby stworzone. I teraz pytanie, ponieważ bardzo dużo ludzi mówi, że na temat tej kampanii powstanie jakaś mennica NFT dotycząca właśnie tych elementów z Forbesem na wiosnę 2024 roku, także warto to obserwować, może jakieś darmowe NFT-ki będzie można za to otrzymać. Jednakże pamiętajcie, że tutaj wszystko, co ci ludzie w wielkich korporacjach na początku dają za darmo, to po to, żeby przyzwyczaić, zmusić człowieka do tego, że może coś otrzymywać. Później prawdopodobnie zostanie to stokenizowane. Subskrypcje już nie będą darmowe, tylko będą płatne. No i dobra, które będzie chciał sprzedawać Forbes, również będą płatne. Ale pojawi się takie płynne przejście pomiędzy właśnie tymi darmowymi elementami a płatnymi. Ale dlaczego się tak dzieje? Ponieważ my też na to pozwalamy. Jeżeli widzimy monetyzację rzeczy, które nie powinny być monetyzowane, to słuchajcie, tak naprawdę tylko i wyłącznie jesteśmy w stanie z tym walczyć w momencie, w którym zaprzestaniemy korzystania z danego serwisu, z danej subskrypcji, płatności, mikropłatności, które tak naprawdę nie są dobre, bo ja pamiętam czasy, gdzie faktycznie wszystko było za darmo, to co było dobre, było dostępne, było darmowe, a dzisiaj ludzie nauczyli się robić biznes, nie tylko ludzie w dużych korporacjach, ale również jacyś tam ludzie żyjący ze współprac na kryptowalutach czy jakichś tam innych tematów, gdzie po prostu tokenizują i monetyzują wszystko, nie mając tak naprawdę do tego dużych podstaw, i to się dzieje na wielu, wielu płaszczyznach rynkowych, także uważajcie, ponieważ tam, gdzie coś jest tokenizowane, monetyzowane, to zazwyczaj ludzie zarabiają po prostu z tej monetyzacji, a nie z tego, co tak naprawdę niby ma być dobre, co wy jako użytkownicy, konsumenci dostajecie. Bardzo ważna informacja, moi drodzy, czyli ETH, a walidatorzy, ponieważ coś złego dzieje się na sieci Ethereum. Oczywiście to nie jest pierwsza zła informacja, ja o Ethereum już mówiłem wiele razy, że dla mnie to jest, żeby nie powiedzieć shitcoin, ale to nie jest coin, który ma rację bytu w dzisiejszych czasach i tak naprawdę nie ma nic do zaoferowania nawet z tym Ethereum 2.0, ani nie ma w planach nic topowego do zaoferowania, żeby ten Layer 1 utrzymał się, żeby on tak naprawdę był dobrym Layer 1. On jest po prostu drugą kryptowalutą po Bitcoinie, ale moim zdaniem jest multum altcoinów, które byłyby w stanie w ten sposób zamienić Ethereum, czyli Layer 1, na jakąś inną sieć, która jest szybsza, nie wywala się, prostsza, łatwiejsza w budowaniu na niej projektów, tańsza, więc no niestety Ethereum to Ethereum. Co zauważyliśmy w ostatnich tygodniach, był taki masowy eksodus odchodzenia walidatorów właśnie z sieci Ethereum. I jakby no, to może budzić obawy, no bo jeżeli walidatorzy odchodzą, czyli osoby, które utrzymują sieć, no to co dalej z tą siecią, prawda? Jaka to jest ilość, moi drodzy, żebyście wiedzieli? To jest w okolicach 1018 walidatorów na dzień od początku października. Także to jest ogromna, ogromna kwota ludzi, która opuszcza tą sieć, co naprawdę nie jest niczym dobrym, jeżeli chodzi o Ethereum. No i w przyszłości co jak co, ale wiadomo, że to powinno mieć konsekwencje dla ceny całej sieci Ethereum, no bo jeżeli walidatorzy odchodzą, bezpieczeństwo odchodzi, ruch na tej sieci będzie się zmniejszał, no to co się stanie, prawda? No i to zjawisko, co ciekawe, zbiega się z takim aktualizacją EIP 1559 oraz pojawienia się deflacji na Ethereum. Ponieważ ta aktualizacja wprowadziła zmiany opłaty na sieciach Ethereum na trochę mniejsze, ale dalej one są dużo za duże w porównaniu z tym, jak powinny wyglądać. No i to, że ci walidatorzy zaczęli odchodzić, sprawiło, że tempo wzrostu podaży
branży ETH spowalnia, czyli ludzie już nie chcą tak bardzo kupować tego Ethereum, no bo widzą, co tam się dzieje. Zainteresowanie po prostu tym Ethereum no, będzie malało, maleje i też uważam, że warto się zastanowić nad swoimi planami dotyczącymi Ethereum, nad swoimi planami dotyczącymi tego, czy w tą sieć faktycznie długoterminowo będziemy chcieli inwestować, czy raczej lepiej swoje pieniądze przerzucić do Bitcoina lub dużych market capów altcoinów, które faktycznie w perspektywie czasu będą miały oczywiście dość duży sens. Ale czemu ci walidatorzy też odchodzą? Pamiętajcie, że żeby zostać walidatorem, musicie zablokować na stałe 32 sztuki Ethereum, co jest bardzo dużą kwotą i większość tych walidatorów nie zgadza się po prostu z takim złodziejstwem, dajmy na to, gdzie w innych sieciach te bloki ilości tokenów są po prostu dużo, dużo niższe. Wiadomo, że jest to zabezpieczenie uczestnictwa w sieci, ale jest ono po prostu zbyt drogie dla walidatorów. Ale tutaj też moglibyśmy przespekulować, że faktycznie to Ethereum, walidatorzy odchodzą dlatego, że cena Ethereum wzrosła, chcą sprzedawać swoje Ethereum i nie interesuje ich blokowanie środków dlatego, żeby sieć dobrze działała, tylko dlaczego? Dlatego, że wszyscy jesteśmy tu po to, żeby zarobić, więc jeżeli mamy możliwość zarobku, a nie kiszenia swoich pieniędzy, no to wiadomo, że chcemy zarobić, a kiszone elementy lub kiszone rzeczy możemy kupić w sklepie, prawda? Więc tutaj kiszenie Ethereum na pewno w moim przypadku również w długiej, w dłuższej perspektywie nie będzie miało racji bytu, ponieważ ja sam w Ethereum nie inwestuję, raczej wolę te pieniądze przerzucić po prostu do Bitcoina. Tak naprawdę, jeżeli się przyglądniecie, będziemy świadkami tego, że Ethereum nie jest polepszane, nie jest jego wartość, jego jakość zwiększana, tylko ten cały efekt deflacyjny powoduje, że Ethereum jest niszczone. Także w konsekwencji na pewno wpłynie to w perspektywie czasu na cenę Ethereum. Także jeżeli ktoś z Was inwestuje, ja nie mówię, żeby z tego projektu wychodzić, bo też nie jest powiedziane, że on jeszcze dużo, dużo nie urośnie. Ale na pewno powinniście zwrócić uwagę na to, w jaki sposób sieć się zachowuje, w jaki sposób walidatorzy się zachowują i na tej podstawie też podejmować swoje decyzje inwestycyjne w długim terminie, jeżeli chodzi stricte o Ethereum. Tutaj, moi drodzy, bardzo szybki jeszcze news, bardzo szybka informacja na temat górników, ponieważ warto o tym powiedzieć. W listopadzie 2023 roku był to przełomowy miesiąc ze względu na to, że górnicy ustanowili rekord dochodów na Bitcoinie, osiągając 1,16 miliarda dolarów, czyli trochę im brakuje do zysku MicroStrategy, ale jednak coś tam zarobili. Oczywiście jest to spowodowane tym, że kryptowaluta wzrosła, ceny opłaty na sieci wzrosły, więc ci górnicy po prostu te pieniądze zarobili. I tutaj możemy powiedzieć, że ten listopad 2023 roku jest takim świadectwem, takim dowodem na to, że ta sieć jest mocna, że ta sieć zarabia, że ta sieć działa. To, że górnicy coraz więcej tych pieniędzy zarabiają i te hashrate'y cały czas robią swoje nowe ATH, jest naprawdę czymś dobrym, dlatego że to pokazuje nam, że sieć działa, że sieć jest dobra, że sieć jest rentowna. Czyli rynek niejako, można byłoby powiedzieć, również jest na dobrym, na wysokim poziomie, no bo wiadomo, że ten Bitcoin jest królem, on wszystkim zawiaduje, więc jeżeli Bitcoin jest na dobrym poziomie, jeżeli chodzi o jego rentowność stricte produkcyjną, no to czemu rynek miałby nie działać, prawda? Także słuchajcie, są to informacje, na które powinniście zwrócić uwagę, które powinniście śledzić szczególnie o Ethereum, ponieważ to może wpłynąć na wasze portfele spotowe, które gdzieś tam sobie budujecie, także zwróćcie na to uwagę. I oczywiście, jeżeli chcecie dużo więcej mięsa, dużo więcej informacji rynkowych, ale przede wszystkim nauki, wiedzy o tradingu, live tradingu, współpracy z 25 traderami, którzy są gotowi na to, żeby w każdej chwili wam pomóc, zapraszam was wszystkich na Discorda. Discord jest w 100% darmowy. Jeżeli robicie afiliację, podłączacie się pode mnie, jest to tylko i wyłącznie odwdzięczenie się mi, za co wam dziękuję, do tego, co tworzę, co wam daję, co macie po prostu wszystko za darmo na Discordzie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.